Znajdujemy się w firmie Świerkot Tech Agro w oddziale w miejscowości Targowisko. Dzisiaj odbywa się tutaj dzień serwisu dealera klas. Podczas tego dnia serwisu odwiedziły nas dwie szkoły, zespół szkół z Miechowa i zespół szkół z Czernichowa. Uczniowie mieli okazję wysłuchać krótkiej prezentacji na temat całej grupy Świerkot, a także portfolio produktowego spółki handlowej Świerkot Tech Agro. Mieliśmy okazję przybliżyć całą gamę produktów klas, opowiedzieć trochę o każdej z grup produktowych. Następnie uczniowie zapoznali się z pracą działów części i działu serwisu. Mieli przedstawione funkcjonowanie podstawowych narzędzi, z których korzystają nasi pracownicy, zarówno narzędzi na komputerze, jak i tych fizycznych na dziale serwisu. Uczniowie wysłuchali na temat systemu Class Connect, a także systemu komputerowej diagnostyki maszyn Class. Po zakończonej prezentacji uczniowie z poszczególnych szkół przeszli w podgrupach na dział części i dział serwisu. Zapoznali się już w sposób bardziej fizyczny i naoczny z tym, jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach tych dwóch wybranych działów. Na dziale serwisu mieli okazję zapoznać się z budową ciągnika, a także poznać metody wykonywania podstawowych czynności serwisowych w maszynach klas. Na dziale części uczniowie zapoznali się z przygotowaniem zamówienia w oparciu o listę części, znalezienie tych części w magazynie, a także cały proces przygotowania zestawu paczki części do klienta. Po tych zajęciach praktycznych znowu spotkaliśmy się wszyscy razem. Uczniowie mieli do wypełnienia sprawdzian. Następnie przeszliśmy do zajęć praktycznych. Uczniowie mieli do przygotowania zamówienie według listy części. Musieli je wybrać pośród większej ilości części, znaleźć, przygotować gotową paczkę dla klienta. Drugim zadaniem na dziale części było owinięcie palety, która miałaby być gotowa do wysyłki do klienta. Szczególnie ta konkurencja budziła emocje wśród uczniów, gdyż była to konkurencja kto pierwszy, ten lepszy, a na koniec i tak ocenialiśmy jakość wykonanej pracy. Na dziale serwisu uczniowie mieli do wykonania dwa duże zadania. Pierwsze było to dokręcenie kół właściwym momentem obrotowym, a następnie dokonanie pomiaru poprawności ładowania jedną wybraną metodą. Po sprawdzianach praktycznych i podliczeniu punktów z quizu na papierze, a także punktów z quizu, który wykonywaliśmy metodą kto pierwszy, ten lepszy, uczniowie mogli się zgłaszać i zdobyć dodatkowe punkty. Wyłoniliśmy zwycięzcę. Główna nagroda to jest wózek narzędziowy marki Klas. Trafił do uczniów szkoły w Miechowie. Dzień serwisu, który właśnie się odbywa, ma na celu przybliżenie uczniom pracy na poszczególnych stanowiskach u nas, aby wybierając miejsce odbywania praktyk, a także swoje przyszłe miejsce wykonywania pracy po zakończeniu szkoły, rozważyli również nas jako dealera klas, jako potencjalne miejsce pracy. Będziemy prowadzili nabór na stanowiska mechanik maszyn rolniczych, a także sprzedawca części zamiennych. Dzień dobry, nazywam się Adam Dulewski, jestem pracownikiem zespołu szkół nr 2 imienia Jana Pawła II w Miechowie. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w kierunku rolniczym, uczę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, uczę przedmiotów maszyny rolnicze i pojazdy rolnicze. Dzisiaj uczestniczyliśmy w konkursie i takim spotkaniu w siedzibie Klasa. Tutaj było organizowane szkolenie związane z przygotowaniem i obsługą ciągników i kombajnów do pracy po całym takim części prowadzającej, oprowadzającej po placówce, po serwisie, częściach zamiennych. Odbyła się część konkursowa, w której uczniowie szkoły uczestniczyli. Składała ona się z dwóch etapów. Etapu teoretycznego, czyli rozwiązywali test, i etapu praktycznego przy ciągniku, gdzie wykonywali obsługę codzienną tego ciągnika, oraz były dodatkowe konkurencje sprawnościowe polegające na wykazaniu się sprytem i szybkością przy rozróżnianiu części do poszczególnych maszyn,
oraz taka konkurencja troszkę z humorem związana z szybkością pakowania towaru na paletę. Cieszymy się, że akurat uczniowie naszej szkoły wykazali się największą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi oraz sprytem i sprawnością podczas konkurencji takich to bardziej rozrywkowych.